Cześć wszystkim. Co warto zwiedzić w Chorzowie? No oczywiście planetarium. Bez tego by nie było zaliczonej wizyty, dlatego, bo jest to obowiązkowy punkt. My zwiedziliśmy dwie stałe ekspozycje. Jedna to geofizyka, a druga to astronomia. Geofizyka to interaktywna ekspozycja, która związana jest z sejsmologią i meteorologią. No, można tutaj przeżyć symulowane trzęsienie ziemi. Można również zobaczyć prawdziwe błyskawice, które są generowane przez cewkę Tesli, albo być na przykład świadkiem powstawania chmur i opadów atmosferycznych. Dzięki odpowiednim komorom możemy przenieść się tutaj w klimat umiarkowany, zimny, w klimat polarny, wzrotnikowy, skrajnie suchy, czy w klimat równikowy, wybitnie wilgotny. Jest tutaj również takie urządzenie, które może sprawdzić, jaka była pogoda, kiedy urodziliśmy się. Ale tylko od roku 1970. Natomiast w drugiej stałej ekspozycji Astronomia możemy tutaj przeżyć niesamowity spacer wśród gwiazd w okularach 3D. Będziemy tutaj dosłownie brodzić w ciałach niebieskich. Zobaczcie. No kochani, warto jeszcze w Chorzowie przejechać się tutaj kolejką linową Elka, która po 7-letniej przerwie w roku 2013 ponownie została uruchomiona. No i długość to 2200 metrów, czyli taka sama jak była kiedyś. No i kursuje ona na odcinku ze Stadionu Śląskiego do Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka, także też dodatkowo bardzo fajna atrakcja.
przecież 3,5 kilometra śladami górników od Szoli aż do Przodka, gdzie wydobywano czarne złoto. Przejdziesz 400 metrów podwieszaną kolejką górniczą, odwiedzisz najgłębiej pod ziemią położony pub. Z racji tego, że zostaliśmy do niedzieli, postanowiliśmy jeszcze zwiedzić kopalnię Guido. Jest to najgłębiej położona trasa turystyczna w zasadzie w górnictwie węglowym w Polsce. Można przejechać się tutaj jedyną taką w swoim rodzaju elektryczną kolejką podwieszaną. No oczywiście zjedziemy w dół autentyczną taką szolą górniczą. Zobaczymy kombajny i maszyny górnicze. Także bardzo fajna atrakcja, więc ruszamy. Metrów pod ziemię. I żeby sobie wyobrazić, jak to jest głęboko, możemy powiedzieć sobie w ten sposób. Tutaj postawimy wieżę Eiffla, to tam u góry, gdzie żeśmy wsiadali do tej szoli, iglice wieży widzimy. Po prostu jesteśmy tak głęboko, jak wysoka jest wieża Eiffla. A tu pod ziemią, szanowni Państwo, będziemy chodzić w wolnych przestrzeniach. Te wolne przestrzenie to wyrobiska górnicze. Takie długie, wąskie, jak patrząc przed siebie czy za siebie, to chodniki, korytarze. A w miejscach, w których węgiel się kopie, to dzisiaj ściany. Coś takiego właśnie będziemy oglądać. Mówię, w kopalni nie chodzi się po podłodze, w kopalni chodzi się po spongu. Albo go dając sam po śląsku, łazi się po zoli. Nad głową mamy strop albo puław, a po bokach tych korytarzy nie ma ścian. Te boki w kopalni to jest ocios, a po śląsku może być sztuc. Proste nazwy? To co mamy na dole? Zola. U góry? Puław. Po bokach? Ocios. Sztuc, ocios. Bardzo dobrze, egzamin zdany, mogą Państwo iść zwiedzać. Zapraszam. A czy pan pracował tutaj w tej kopalni? W tej kopalni nie. Ale w innej? Tak. O. To moje dzieło. Miałem 25 lat, kiedy ją założyłem. I może troszeczkę nieskromnie nazwałem swoim imieniem. Ej, dawne dzieło. Dokładnie rok 1855. Nazywam się Guido Henkel von Donnersmarck. Nie będę wam tutaj puszczać wszystkiego, dlatego, bo nie przyjdziecie, a tak to bardzo ciekawie opowiada przewodnik, więc naprawdę polecam. Nie lampa, bo bardzo często tylko przy pomocy tej lampki górnik sobie droga oświetla. Potem koszula, bluza, spodnie. Wszystko bawełniane, naturalne, nic elektrostatycznego ze względu na zagrożenia występujące w kopalni. Dlaczego cisza obowiązywała? Bo ten górnik, moi drodzy, nasłuchiwał otoczenia. Między innymi słuchał tej obudowy drewnianej. Boże, na sztygar gotów. Eci, czemu te taśmy zaś stoją? Na sztygarze pieronowo wielkie okręca mamy na przysypie. Nie porada go sobie rozbić. Zaraz wysyłam ci śluzową elektryka do pomocy. Jak długo to będzie trwało? Na sztygarze pół godziny. Czyś ty skupiał przez te wasze taśmy, ściana nie zrobiła dzisiaj ani jednego skrawu. Za 10 minut to być gotowy. Ja, dobra. Jak będzie zrobione, to zamelduję. Dzień dobry. Thank you.
bardzo. To urządzenie nazywa się kombajn chodnikowy AM50 Alpina, austriackiej firmy Alpine. Na początku kupowane w Austrii, później została wykupiona licencja. Produkowano to m.in. w Katowicach w firmie Remak. Gdy licencja wygasła, te kombajny troszkę zmienione czy zmodernizowane, ciężko powiedzieć, nadal są produkowane. To jest najmniejsza wersja tego kombajnu. Tym kombajnem akurat da się drążyć korytarze o przekroju 16,4 m2. I gryź skały o zwięzłości do 60 megapaskali. To co tu widzimy, to można powiedzieć prawie współczesny kompleks ścianowy. Prawie te serce kopalni. Prawie te miejsce, gdzie dzisiaj węgiel się kopie. Była doświadczalna. I kolejny dowód tutaj. Moi drodzy, widzimy pełną mnóstwo otworów wywierconych. Drodzy, gdy ten górnik taką wiertarką pracuje, to on cały chodzi też. Także choroby jakieś wibracyjne na pewno też. I gdy ta wiertarka pracuje, to jest jeden wielki huk. Zapraszam, proszę. Muzeum Górnictwa Węglowego działa tu z pełną mocą na każdym poziomie. Na listę miejsc do zwiedzenia koniecznie dopiszcie podziemia sztolni Królowa Luiza. Warto tam zawitać. A teraz nie zapomnijcie zajrzeć do podziemnego pubu. Polecam kraftowe piwo Guido w duecie ze Schnitą. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem, że coś ciekawego Państwo obejrzeli. Zachęcam też do obejrzenia jeszcze innych obiektów, czyli ta sztolnia dziedziczna, o której tutaj ten hrabia Guido wspominał. Jak również, moi drodzy, na ulicy Mognackiego, na głębokości 5 metrów, można sobie jeszcze więcej maszyn pooglądać, aniżeli tutaj na trasie, która nazywa się Podziemne Królestwo Maszyn. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, szczęść Boże. Dziękujemy bardzo.